Kiedy jest potrzebna pomoc, to wszystkie instytucje, które mają dobro w swoim sercu, chcą się tym dobrem dzielić. Takim najbardziej cichym może, ale też i dominującym w świecie jest Caritas Kościoła katolickiego. Niewiele się o tym mówi, bo nie jest to akcja jednorazowa, tylko jest ciągłość działania we wszystkich wymiarach, gdziekolwiek dokonują się jakieś biedy w świecie, czy to poprzez nieszczęścia, czy kataklizmy, czy też przy okazji takich wydarzeń jak święta, gdzie chcemy pamiętać o tym, by pospieszyć z pomocą ludziom potrzebującym. Im więcej ludzi dobrej woli, tym więcej możliwości dotarcia do tych, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. I dziękujemy bardzo za każdy gest dobra. Dziękujemy pracownikom, to jest źle powiedziane, wolontariuszom, bo nigdy nie biorą to pieniędzy, z Caritas, paniom i osobom, które ich wspomagają, że wiele wysiłku i pracy i czasu swojego poświęcają, aby te dary, które są płynące z serca, z ludzi, przyjąć, posegregować, przekazać dalej, by dotarły jak najszybciej do tych, którzy tych darów potrzebują. Dlatego też pozdrawiam, dziękuję i zachęcam wszystkich innych. Pamiętajmy przede wszystkim jako katolicy, drogą Kościoła jest człowiek. I by ten człowiek był zawsze zauważony, niezależnie od tego, czy on jest biedny, czy jest brudny, czy też nosi znamiona wszelkiej elegancji. Każdy jest ważny. A przede wszystkim ci, którzy nie umieją się o siebie upomnieć, upomnijmy się my za nimi. Chcieliśmy Państwu przekazać te wszystkie dary, paczki żywnościowe, paczki z chemią gospodarczą i z takimi artykułami, żeby te święta, które będą już niedługo przebiegały, i żeby te święta umilić i żeby nasi rodacy poczuli się, że my tutaj w Polsce o nich pamiętamy. I dziękujemy za pomoc, za akcje, które wspomagacie, i dziękujemy bardzo. Preludium tej akcji pomocy, zbiórki żywności i nie tylko żywności była pierwsza pielgrzymka, która była pielgrzymką ze Szczecina właśnie na Litwę w 2014 roku. I wtedy tam był taki akcent, który zapadł głęboko tym osobom, które brały udział w tej pielgrzymce, w pamięć, gdyż jedna z mieszkanek miejscowości nieopodal Wilna tych pielgrzymów powitała kanapkami, tym co miała po prostu, i jakby to też im dało do myślenia, że jednak ci Polacy, którzy tam mieszkają, i już teraz kolejne pokolenia tych Polaków ciągle mają tą więź z naszym krajem, i też pamiętają o nas, i była to podstawa do tego, żeby zacząć też jakoś zaangażować się w pomoc tym osobom, które tam mieszkają, które tam od lat są i tą więź z narodem mają, kultywują polską mowę, polską tradycję. Nad samą akcją ma patronat pierwsza dama, pan prezydent, i wiele instytucji też jest skłonne wspierać tą akcję. I można to robić różne sposoby, poprzez taką zbiórkę, ale też poprzez przelew jakichś środków. W tym roku również włączają się sportowcy, Kamil Grosicki, Łukasz Zwoliński, wiem, że są takie licytacje na Facebooku, koszulek tych sportowców, i każdy pomaga jak może, a my tradycyjnie zbiórka żywności i artykułów chemicznych, no i po prostu po raz drugi, ale myślę, że z roku na rok będziemy o tej akcji pamiętać i w nią się aktywnie włączyć.